Akacjowa 38, czy Ramon mówi prawdę? Trini zaczyna węszyć, to wydarzy się po weekendzie w serialu Akacjowa 38 Nowe streszczenia. Do Mauro dociera wstrząsająca wiadomość, Humildad próbowała popełnić samobójstwo. Oliwa oznajmia Kajetanie, że dla niej zrezygnował z rodziny i że chce z nią być aż do śmierci. Co jeszcze wydarzy się w odcinkach, które obejrzymy po weekendzie? Akacjowa 38, to produkcja pochodząca ze słonecznej Hiszpanii. Fabuła serialu, opowiadająca o Manueli, która ucieka od przeszłości i zmienia swoje życie, oczarowała polskich telewidzów. Co przyniosą następne epizody tej historii? Przedstawiamy streszczenie odcinków 397, 398, 399, 400 i 401, Akacjowej 38. Akacjowa 38, odcinek 397. Streszczenie, Trini wie, że Ramon okłamuje ją ze zdradą, Martin ponownie prosi Cassidę o rękę. Mimo pobytu w więzieniu, nie zamierza się poddać i pragnie, by została jego żoną. Kajetana wciąż wykorzystuje romans z Oliwą przeciwko niemu. Mężczyzna jest manipulowany. Tano próbuje zmanipulować zamożne kobiety z Akacjowej, żeby przekazały mu pieniądze na wyleczenie wzroku pacięci. Trini nie wierzy swojemu mężowi w zdradę. Nalega, żeby ten przestał kłamać. Akacjowa 38, Odyssey. Streszczenie, Kajetana zaczyna szantażować też Mauro. Mauro i Teresa starają się znaleźć sposób na usunięcie Kajetany z ich życia, aby móc skonfrontować Oliwę. Susana jest w szoku, gdy dowiaduje się, że Juliana i Leandro chcą ogłosić publicznie, że Wiktor to ich syn. Teresa nie wytrzymuje tego, co robi Humildad i nie szczędząc ostrych słów, odmawia jej asystowania podczas ślubu. Mauro jest szantażowany przez Kajetanę. Kobieta grozi, że jeśli nie da spokoju Teresie, to doniesie na niego do Humildad. Trini prosi Felip o pomoc w dowiedzeniu się, co ukrywa Ramon. Rosina nie chce już spędzać czasu z wdowami, gdyż męczy ją takie towarzystwo. Akacjowa 38, odcinek 399. Streszczenie, Humildad ponownie podejmuje desperackie działania. Kajetana z Teresą jadą w góry, wycieczkę zainicjowała Kajetana. Kobieta chce przeprowadzić poważną rozmowę z Teresą o Maurze i ich kłamstwach. Mimo tego chce dalej się z nią przyjaźnić i współpracować. W tym czasie Mauro próbuje wyciągnąć jak najwięcej od Oliwy, jednak nagle pojawia się ksiądz. Ten mówi, że Humildad ponownie próbowała odebrać sobie życie. Ramon jest pod presją Clemente, który żąda niemalże całego zysku z ich wspólnego biznesu, z którego Ramon nie może się wycofać. Akacjowa 38, odcinek 400. Streszczenie, Juliana i Leandro ogłaszają, że Wiktor to ich syn.
Casilda i Martin wspólnie rozmyślają o planach na przyszłość. Mimo tego okazuje się, że wniosek o ułaskawienie został odrzucony. W końcu Juliana i Leandro mówią swoim sąsiadom, że Wiktor to ich syn. Ramon dowiaduje się, że Gines nie żyje. Przestraszony mężczyzna prosi żonę o to, aby w sekrecie spakowała ich i ich córki. Mauro rozmawia z Teresą i przekazuje jej, że Humildad próbowała popełnić samobójstwo. Akacjowa 38, odcinek 401. Streszczenie, Casilda jest załamana wiadomością o Martinie. Martin staje w obliczu poważnych konsekwencji. Casilda jest załamana tą wiadomością i nie wie co robić. Oliwa nielegalnie wchodzi do domu Kajetany i wyprasza z niego Fabinę, zamykając drzwi. Mówi jej, że dla niej zrezygnował ze swojego dotychczasowego życia, rodziny i Boga. Deklaruje, że chce być z nią na zawsze. Fabiana błaga o pomoc Celię i Teresę. Leonor prosi Kajetaną, aby pomogła uratować Martina. Kajetana zapowiada Fabianie, że musi się pozbyć sekretarza Oliwy, który wymknął się spod kontroli. Ramon postanawia wyjechać z żoną i córką do Ameryki. Maria Luisa martwi się, że zostawi Felipe. Leonor prosi Kajetanę, by dostarczyła królowej list z prośbą o łaskę dla Martina. W zamian obiecuje, że opublikuje laurkę o fundacji Kajetany. Servando chce zarobić udzielając wywiadu o swojej żonie. Ramon zostaje doprowadzony na komisariat, gdzie składa zeznania w sprawie śmierci Gines i Durana. Choć Trini i Maria Luisa miały wyjechać z Hiszpanii, zostają, by wspierać Ramona. Servando dla pieniędzy opowiada dziennikarzowi zmyślone historie o pacięci. Mauro tuż przed ślubem z Humildad spędza noc w towarzystwie Teresy. Ktoś usiłuje porwać Marię Luisę, ale Trini ją ratuje. Gdy Ramon wraca z komisariatu, na wieść o tym decyduje, że natychmiast wyjadą z miasta. Emiliana, żona sekretarza Oliwy, prosi Kajetanę, by pomogła jej odszukać męża. Mauro przyznaje Humildad, że kiedyś kochał Teresę. Casilda i Martin pobierają się w więzieniu i w jego celi spędzają noc poślubną. Teresa oświadcza Kajetanie, że opuszcza Akacjową na zawsze, a ta, w ciepłych słowach, usiłuje ją zatrzymać. Humildad zwierza się księdzu, że Mauro jej nie kocha, ale ten przekonuje ją, że gdyby tak było, nie żeniłby się z nią. Tano, który wie, że Servando kazał Guadalupe usunąć stronę w gazecie, gdzie był zamieszczony artykuł o Panszyncji wraz z jej zdjęciem, szantażuje Servanda i wyłudza od niego połowę należności, jaką ten dostał od dziennikarza. Teresa wykrada Kajetanie list z adresem sekretarza Oliwy. Komisarz Peiro zatrzymuje Ramona z rodziną, gdy usiłują odjechać na stację kolejową.
Teresa biegnie ratować sekretarza Oliwę. Za późno, zastaje go powieszonego. Strażnicy wyprowadzają Martina na stracenie. Casilda mdleje, Rosina podtrzymuje ją na duchu. Teresa postanawia wstrzymać ślub Maura z Humildad, ale znowu się spóźnia. Mieszkańcy Akacjowej życzą młodej parze szczęścia. Akacjowa 38, odcinek. Od 397 do 401. Kiedy i gdzie oglądać? Serial Akacjowa 38 można oglądać codziennie od poniedziałku do soboty na antenie TVP2. Epizody zawsze rozpoczynają się o stałej porze, jaką jest 18:45. Za to odcinki 397, 398, 399, 400, 401 obejrzymy konkretnie. Odcinek 397 poniedziałek 10 czerwca o godzinie 18:45 na TVP2, odcinek 398 wtorek 11 czerwca o godzinie 18:45 na TVP2, odcinek 399 środa 12 czerwca o godzinie 18:45 na TVP2, odcinek 404 13 czerwca o godzinie 18:45 na TVP2, odcinek 401 piątek 14 czerwca o godzinie 18:45 na TVP2.